Sam Diaz. Gaming Art in Motion. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję sprzętu od firmy Gamdias, która zdobywa z każdą kolejną recenzją coraz większe moje uznanie. Ponieważ firma może mało znana jeszcze w Polsce, a robi naprawdę fajne sprzęty dla graczy, wysokiej jakości, funkcjonalne i przede wszystkim też bardzo fajnie wyglądające. Mieliście okazję już się o tym kilka razy przekonać na moim kanale w recenzjach, a dzisiaj co mam dla Was? Zestaw dla gracza składający się z klawiatury membranowej podświetlanej, klawiatury Ares Essential oraz z myszki optycznej też podświetlanej, myszki Aurea. Całość wygląda bardzo fajnie i tworzy funkcjonalny zestaw, a kosztuje około 200 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie pod filmem, tam macie linki do najlepszych cen tych urządzeń. Tak więc zapraszam Was i do sprawdzenia cen i do oglądania filmu dalej, ponieważ zapowiada się szczegółowa, myślę, że ciekawa recenzja. Będą też fragmenty z gameplayów Counter-Strike'a, więc będziecie mieli co poglądać. No dobrze, więc oto sprzęt od firmy Gamdias. Na początek, zanim podłączę, przyjrzymy się ogólnie jakości wykonania tego sprzętu. Moim zdaniem jest bardzo dobra, ale za chwilkę ocenicie sami. Klawiatura Ares. Klawiatura membranowa, podświetlana, to zobaczycie za chwilkę. Natomiast wykonana moim zdaniem bardzo fajnie. Tworzywo nie jest jakieś pancerne oczywiście, natomiast jest to na tyle wytrzymałe, na tyle grube, że bez problemu nam ta klawiatura przetrwa pewnie tysiące godzin rozgrywki. I producent podaje, że mam tutaj klawiaturę złożoną z czterech warstw. Dzięki temu jest po prostu bardziej wytrzymała. Nie mamy jako takiej podpórki pod nadgarstki, co prawda jest tu taki kawałeczek, gdzie możemy oprzeć ręce, nie jest to za duże. I też mam tutaj dodatkowe klawisze, więc jakby nie było, czasami pisząc można trącać o te klawisze, więc nie uznaję tego jako taką typową podpórkę z przeznaczeniem do podparcia naszych nadgarstków, tylko po prostu bardziej rozbudowę sekcji klawiszy tej klawiatury. Natomiast te dodatkowe klawisze są bardzo przydatne, ale o tym w dalszej części. Co musicie wiedzieć, że klawiatura ma bardzo przyjemne w dotyku gumowane klawisze. Tak więc słyszycie, że jest cicha. I skok klawisza jest dość mały. Wystarczy go lekko puknąć i on już nam odskakuje. Więc uczucie przy graniu i pisaniu, moim zdaniem, jest jak najbardziej fajne, optymalne. Bardzo łatwo się można do niej przyzwyczaić. Jeśli chodzi o układ klawiszy, to mamy mały Enter. Jak w większości klawiatur dla graczy, mamy długi Backspace i standardowe pozostałe klawisze typu Ctrl, Shift, spację taką troszeczkę wyprofilowaną, też fajnie wyglądającą. Jeśli chodzi o profil klawiatury, to wygląda to w ten sposób. Od spodu mamy takie rowki do organizacji nadmiaru kabla. Bardzo fajnie pomyślane. Możemy go sobie wypuścić różnymi miejscami, tą wtyczkę. I mamy podwyższenia. Podwyższenia, jak widzicie, gumowane. Jednostopniowe, co prawda, ale klawiatura bardzo przyzwoicie się trzyma blatu. Zresztą zaraz Wam pokażę. W tej chwili bez podwyższeń. Całkiem nieźle. I z podwyższeniami, no powiem Wam, że nawet o dziwo z podwyższeniami stawia większy opór niż bez. Tak więc fajnie. Jeśli chodzi o przewód, to mamy zwykły, bez oplotu, około 2 metrów. Nadmiar możemy sobie spiąć tym tutaj organizerem i mamy pozłacany wtyk USB. Teraz rzut oka na myszkę Aurea. Jak widzicie, myszka symetryczna, czyli dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych. Przewód też taki zwyczajny, również organizer i również pozłacany wtyk USB. I też tego przewodu mamy jakieś 2 metry. Myszka generalnie wykonana fajnie, też tworzywo tutaj jest takie przyjemne. Bardzo dobrze się nią trzyma. Mamy logo Gamdiasa, oczywiście tak samo jak na klawiaturze tutaj duże. To zobaczycie za chwilkę, jak będzie podświetlone, wtedy dopiero robi efekt. I same klawisze chodzą bardzo fajnie, dość cicho
i w miarę lekko. Mamy tutaj całkiem udaną rolkę, szeroką. Wystaje na tyle i działa oczywiście też jako przycisk. A z tyłu mamy przełącznik DPI. Maksymalne DPI to tutaj 2500, więc moim zdaniem wystarczające i częstotliwość próbkowania 1000 Hz. No i mamy jeszcze przyciski dodatkowe po bokach, jeden ze strony prawej, jeden z lewej. Także osoby i leworęczne, i praworęczne mogą korzystać z tego przycisku. Nie mam tutaj gumy po bokach, jest taki plastik, natomiast w praktyce chwyt tej myszki jest dobry, nie wyślizguje się ona z ręki, nawet jeśli nam się dłoń troszkę spoci, więc jest ok. A teraz ślizgacze, no cóż, tutaj nie mamy ich zbyt dużych i są powiedzmy takiej średniej jakości, nie są ani jakieś topowe, ani nie są też słabe, natomiast na te kilkaset, przynajmniej godzin gry powinny wystarczyć. Chociaż moim zdaniem mogłyby być troszeczkę szersze. Mamy jeszcze jedną rzecz, komora na ciężarki, 20 gram możemy sobie podnieść wagę tej myszki lub zmniejszyć. I myszka w pełni dociążona waży 108 gram. A teraz moi drodzy podłączamy sprzęt. Jak widzicie standardowo jest to zielone podświetlenie. Może troszeczkę zmniejszę tutaj natężenie światła, to będziecie to lepiej widzieć. Ok. Więc klawiaturka. Jak widzimy mamy tutaj sporo dodatkowych przycisków. Tak więc jest 6 przycisków F na dole dodatkowych. Mamy też przyciski tutaj po lewej stronie. To jest, moi drodzy, nic innego jak przełącznik kolorów. Mamy zielony, czerwony i żółty. Możemy też podświetlenie wyłączyć. Możemy też włączyć sobie taki efekt oddychania, gdzie po kolei nam tutaj się zmieniają te wszystkie trzy kolory. I możemy ustawić tutaj sobie prędkość tej zmiany. Więc widzicie, w tej chwili pulsują szybciej. Możemy to sobie też z FN-em zwolnić. I samo podświetlenie możemy też z FN-em sobie przyciemnić lub rozjaśnić. I maksymalny stopień. Co do jasności, moim zdaniem jest naprawdę dobre. Nie jest ani za jasne, nie razi po oczach, ani też nie jest zbyt ciemne. I nie jest to podświetlenie pełne. Nie mamy podświetlonych całych klawiszy, nie mamy też przestrzeni, natomiast mamy za to dobrze, wyraźnie podświetlone całe litery, cyfry. I moim zdaniem najlepiej wygląda tutaj kolor zielony, czerwony jeszcze ok. Natomiast ten żółty dla mnie jest taki nijaki. Kontynuując, pod klawiszami funkcyjnymi mamy tutaj włącznik playera. Ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku. Mamy też stop, do tyłu, play, pauza, do przodu, czyli standard. Otwarcie klienta poczty, uruchomienie domyślnej przeglądarki oraz ciekawa rzecz, blokada klawiatury. Robimy sobie FN i klawiaturę i po prostu blokujemy ją na przykład przed dziećmi. I pod F12 mamy kalkulator. Tutaj mamy właśnie kontrolę jasności klawiatury. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, zobaczcie na kursory WSAD. Możemy je sobie zamienić miejscami z tymi klawiszami i wtedy po prostu mamy większe strzałki, a mniejsze litery lub odwrotnie, tak jak jest tutaj, małe strzałki, lecz duże literki. Mamy też tutaj tryb gamingowy, widzicie, kontrolka się zaświeciła. Jest to ten tutaj przycisk, który nam zmienia na tryb albo z aktywnym klawiszem Windows, albo z nieaktywnym. Tak więc tu mamy zmianę podświetlenia, to widzieliście. Drugi zamienia nam funkcję tych czterech klawiszy WSAD z klawiszami kursorów. Czyli po prostu, jeśli to sobie klepniemy, możemy tymi normalnie pisać. I ostatnia rzecz, auto fire, czyli jeśli to sobie włączymy i mamy na przykład strzał na kontrol, wtedy strzelamy sobie ogniem ciągłym zamiast pojedynczego wystrzału. No i co ciekawe, klawiaturka ma anti-ghosting na 19 przycisków i żywotność około 10 milionów klików. Myszka tutaj także ma 10 milionów kliknięć, jeśli chodzi o żywotność, i także wbudowaną pamięć, więc zapamięta nasze ustawienia. Tak więc jeśli chodzi o funkcję klawiatury, myślę, że to by było na tyle. Zobaczycie jeszcze za chwilkę część programową. A teraz sama myszka, zobaczcie sobie, jak wygląda podświetlona. Mamy logo Gamdiasa, tak samo jak na klawiaturce, na stałe świecące na żółto i podświetlaną rolkę, która też bardzo ładnie wygląda.
No i cóż, przyznacie, że zestawik naprawdę fajny. Według mnie zalet ma więcej niż wad. Jeśli chodzi o wady, no to w sumie, prawdę powiedziawszy, nie dopatrzyłem się jakichś rażących wad, ponieważ sprzęt jest wykonany naprawdę solidnie, dokładnie. Klawiatura jest cicha, myszka również pracuje przyzwoicie. Oba sprzęty są bardzo funkcjonalne, też dzięki oprogramowaniu GamDiasa, które jest naprawdę jednym z najlepszych, jakie miałem okazję używać, testować w ostatnich miesiącach. Naprawdę producent przyłożył się tutaj też do sekcji programowej. Bardzo łatwo sobie skonfigurujemy. Mamy też tą opcję taką Simple i Advanced, czyli ustawienia podstawowe dla tak zwanych zwykłych użytkowników. A jak chcecie pogrzebać w tym głębiej, wtedy sobie możemy włączyć te opcje rozszerzone i mamy tam różne fajne rzeczy. Tak więc generalnie przyczepić się jako tako nie mam do czego w tym zestawie. Z tej okazji też myślę, że mocna ocena jak najbardziej się należy i jako, że zestaw jest naprawdę fajny, przyznaję też jemu rekomendację mojego kanału. Możecie taki zestaw kupić bez problemu, jeśli na przykład jesteście niezdecydowani, jaką chcecie klawiaturę, jaką chcecie myszkę. Nie ma co się czasami zastanawiać i kupić gotowy zestaw, ponieważ jest ich trochę na rynku i większość z nich jest naprawdę udanych, tak jak ten tutaj GamDias Combo. Jeśli recenzja Wam się podobała, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polecić go znajomym i zajrzeć też na mojego Facebooka, gdzie codziennie jakieś nowości. A na kanał również zaglądajcie codziennie, ponieważ codziennie coś nowego. Pamiętajcie, wszelkie ceny sprawdzicie sobie pod filmami w opisach filmów. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam Was, cześć!